razu na cztery łapy spadam jak kot. W gniazdkach znów nie ma gazu, w rurach nie płynie prąd. Na meblach leży wczesny tego roku śnieg. Wstaje i dostaje w łeb. Benz! Rozpoczynam wielki bieg. Lusterko moje to lusterko pani madam dada. Skarbeczko moje i sreberko lubię badać. Lubię wnikać w głąb swego ja jak w gąbkę i nucić sobie tę da 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 senkę, tę da 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 senkę, tę da 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 senkę. Potem zapalam światło i ściany już mi robią zakręt. Zakręt jest przejść niełatwo, każdy to dobrze wie. Chyba pod samochód wpadłem, rozjechał mnie. Wstaję i dostaję w łeb. Benz! Znowu rozpoczynam bieg. Lusterko moje to lusterko pani madam dada. Skarbeczko moje i sreberko lubię badać. Lubię wnikać w głąb swego ja jak w gąbkę i nucić sobie tę da 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 senkę, tę da 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 senkę, tę da 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 senkę. Spokojnie pod wieczorek jem ananasowy budyń, dyn, dyn. Zawsze bowiem we wtorek komfort bardzo lubię. Nagle jednak bezczelny budyń zjada mnie. Wstaję i dostaję w łeb. Benz! Znowu rozpoczynam bieg. Lusterko moje to lusterko pani madam dada. Skarbeczko moje i sreberko lubię badać. Lubię wnikać w głąb swego ja jak w gąbkę i nucić sobie tę da 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 senkę, tę da 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 senkę, tę da 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 senkę. Wieczorem mam już dość, widzę w lustrze obolałą twarz. I w tym momencie ktoś nagle gasi słońce. I na tym właśnie kończy się mój data dzień. Wstaję i dostaję w łeb. Benz! Dostaję w łeb i śpię. Lusterko moje to lusterko pani madam dada. Skarbeczko moje i sreberko lubię badać. Lubię wnikać w głąb swego ja jak w gąbkę i nucić sobie tę da 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 senkę, tę da 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 senkę, tę da 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 senkę. I tą piękną pieśnią witamy Was serdecznie, moi drodzy widzowie, w kolejnej już audycji JM Records Live Session. Ja nazywam się Jacek Markuszewski, będzie mi bardzo miło poprowadzić tą dzisiejszą audycję. A u nas w programie nie tylko muzycy, ale też i aktorzy goszczą. A dzisiaj będzie o polskim aktorze młodego pokolenia, który ukończył Wydział Aktorski PWST we Wrocławiu. Następnie związał się z Wrocławskim Teatrem Polskim. Na ekranie aktor zadebiutował w niewielkiej roli w Marcowych Migdałach w 1989 roku Radosława Piwowarskiego. Kolejny film reżysera oparty na autentycznych wydarzeniach Dług, 1999 rok, okazał się największym sukcesem, gdzie
uhonorowano aktora na festiwalu filmów fabularnych w Gdyni. Otrzymał też polskiego Orła w 2000 na najlepszego aktora. Na planie filmu Bogusława Lindy Sezon na Leszcza pełnił obowiązki drugiego reżysera. Uczestniczył także w niezależnym projekcie studentów wrocławskiej PWST, thrillerze science fiction Arche w reżyserii Grzegorza Augustika, a w telewizji występuje w serialu M jak Miłość czy na Wspólnej. Znalazł się również wśród gwiazdorskiej obsady Przedwiośnia Filipa Bajona. Obok takich aktorów jak Mateusza Damińskiego, Krystyny Jandy, Janusza Gajosa i Daniela Olbrychskiego. A moim dzisiejszym gościem jest Robert Gonera. Witaj, Robercie, bardzo mi miło Ciebie gościć na audycji. Witam serdecznie wszystkich widzów, nie wiem, świadków, uczestników tego live chatu. Witam live session. Serdecznie. Live session. Jam Records. Ale może być też live chat. Jak sobie tam chcecie. Ja się lubię o coś oprzeć, więc sobie opieram się o mój ulubiony gadżet, czyli gitarę basową, na której grałem bardzo wczesnym czasie. Mniej więcej w tym czasie, kiedy powstała ta piosenka. Miałem 17 lat i już byłem po roku chyba grania w kapeli, która się nazywała najpierw Sabotaż, a później Wbrew Pozorom. To właśnie miałem ciebie zapytać o początki twojego grania, jak to zawsze gościom zadaję, wiesz, pytanie pod tytułem, jak zaczynali? Tak, ja to jak skończyłem podstawówkę, przygodę. To zacząłem grać w klipy, później zacząłem grać po weselach, mimo że i po imprezach, mimo że w głowie miałem jakiegoś takiego świeżego punka, ale takiego właśnie kleszowego, zgodnie z zapowiedzią. Ramoneskę dopiero nie od niedawna sobie kupiłem w Bytomiu, więc raczej byłem taki marynarkowo inteligencik, a później zacząłem grać już najpierw na scenie w teatrze, nie w teatrze, tylko w liceum ogólnokształcącym. Stworzyłem taki kabaret, salon satyryczny Struś, to się nazywało. No i tam puszczaliśmy sobie Wodze Fantazji, ja się okazałem dla siebie jakoś zręcznym autorem. Równolegle popełniałem najróżniejsze rzeczy liryczne, ale także fragmenty prozy i byłem w różnych grupach literackich, między innymi w Saint-Jean, moich zacnych kolegów, którzy się rozproszyli po świecie. No a później szkoła teatralna, niejako przez przypadek, bo ja myślałem o czymś zupełnie innym. Raczej film mi był w głowie i gitara basowa. A myślałem, że chciałeś zrobić rock'n'rollową karierę w ogóle jako basista. The Clash. Wtedy w ogóle myślenie o jakiejkolwiek karierze było oparte o jeden podstawowy błąd systemowy. To znaczy, po pierwsze, świat był mniejszy przez ten podział, który wówczas istniał w formie fizykalnej, czy mur berliński, który odwiedzałem w bardzo młodym wieku, już wylądowałem po drugiej stronie muru, czyli w Berlinie Zachodnim, i tam już wiedziałem, kto to jest David Bowie, kto to jest Iggy Pop, i oczywiście z Wielkiej Brytanii nadeszła cała fala muzyki punkowej w różnych stylach, w różnych wykonaniach. Dla mnie to taki rozdział był pomiędzy Joy Division a Sex Pistols, było The Clash. Wydawało mi się, że chłopcy dobrze się bawili i odnotowywali takie chwile, jak teraz przeżywamy, czyli jakieś tam walki, jakichś interesów, jakichś koncernów, jakichś państw wręcz. Ale to wszystko wtedy, kiedy tworzyłem tę piosenkę, od której zaczęliśmy, czyli od Dadasenki, która praktycznie, no też wydawało mi się, że jestem dadaistą troszeczkę, stąd ten tytuł tej pani Dada, no i tak to się, ale to wynikało z zainteresowań literaturą, ponieważ miałem na myśli studia filologiczne, a skończyło się na fizycznych, aktorstwo. Fajnie. No właśnie, bo to był 89 rok i wtedy wszystko się zaczęło, tak? Pierwsza rola.
sytuację... Troszkę wcześniej, bo w 1988 roku, będąc już na drugim roku studiów, bo ja poszedłem rok wcześniej do szkoły, byłem najmłodszym studentem w PWST, jak powiedziałeś, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna we Wrocławiu. To brzmiało bardzo dumnie i mam nadzieję, że to dzisiaj brzmi dobrze. I 1988 rok był taki przełomowy, ponieważ poszedłem do wytwórni filmów fabularnych we Wrocławiu, która jeszcze miała się doskonale. Dzisiaj też chyba nie ma się zbyt źle, ale poszedłem na zdjęcia próbne, to był koszmarny jakby to może wysiłek. Spotkałeś mojego tatę, bo mój tata tam pracował przez jakiś czas. No, prawdopodobnie, no, to myśmy się wszyscy znali. Słuchaj, wywoływał czterech pancernych między innymi. Laboratorium. No, laboratorium. To ja byłem już kiedy laboratorium, wożono już materiały do laboratorium albo w Pradze, albo w Łodzi. Więc chyba już wtedy laboratorium przymknięto w latach 80. No, rozpad tej wytwórni postępował w takim zastraszającym tempie, ale jeszcze wtedy kilkanaście tytułów zawsze było na tablo w pracy. No w każdym razie nagle wszedłem w świat, który mi się marzył. Ja nie wiązałem nigdy swojej przyszłości jakby ze sceną muzyczną. Lubiłem grać na basie, w tej kapeli różne tam hocopoły tworzyć. Znaczy ja tworzyłem hocopoły, a dla pieniążków graliśmy tam po różnych imprezach. Ta stylówka mnie dopadła wtedy i trzymam się tego, ponieważ w tej filozofii punkowej jest taki rodzaj samokontroli, jest jakiś rodzaj ofiarności w pomocy kolegom, koleżankom, mówiąc takim językiem bezpiecznym. O, jest też trzecie, jakiś rodzaj dumy takiej i myśmy wtedy bez agresji, to agresja jakby, to granie ostre w przypadku niektórych kapel było chyba takim synonimem jakby bycia przeciw czemuś. No później, jak powiedziałeś, w 89 roku padł mur i tak naprawdę też dla mnie to wszystko się zaczęło w sensie takim, że zagrałem jedną rolę w filmie. W 89 już zagrałem w drugim filmie Zakład. Nagle to grono ludzi fascynujących, poświęcających się. Ja nie znałem takich ludzi. Ja byłem z małego miasteczka, gdzie szczytem artystyki byliśmy my. No właśnie, bo potem się przeniosłeś do Wrocławia, ale to już późniejsze czasy, nie? Jak dostałeś propozycję zagrania tej roli, to... Ja już mieszkałem, że tak powiem, Wrocławiu. Ale dostałeś ją tutaj, czy musiałeś wyjechać do Warszawy wtedy? Nie, tutaj. Aha, czyli tutaj, na Dolnym Śląsku się to zaczęło, tak? Tak, ja jestem takim umiarkowanym optymistą w sensie mojej tam przyszłości, drogi i tak dalej, więc dzisiaj po latach mogę powiedzieć, że troszeczkę taki tam porany, ale generalnie się sprawdziło to, że ja za dużo nie wymagam od losu. No i natomiast no, z drugiej strony jakby od końca tych wszystkich dat licząc, to też nie powód, żeby mnie kopać po ryju, nie? Z racji, nie wiem, tam przekonań, wyglądu i tak dalej, i tak dalej. No to się ciągle zdarza, więc jakby dla mnie jest to nic nowego, ale wtedy muszę to podkreślić, ponieważ jakoś spowodowałeś w gruncie rzeczy tym wywiadem jakiś powrót do tamtych czasów, to wydaje mi się, że ten rodzaj dialogu, który toczyliśmy wtedy również na ulicach, miał trochę inny charakter. Znaczy myśmy się dużo poważniej traktowali jak partnerzy. Znaczy wiedzieliśmy, że jak się coś nie ułoży... Wracam do 88 roku, do ostatnich strajków NZS-u, w którym jakby... uczestniczyłem w całym tym movemencie. No to był ruch zbiorowy, oparty o wszystko, cała orkiestra, no nie światowa, ale wydaje mi się, że połowy świata grała na zniszczenie tego muru, na zniszczenie żelaznej kurtyny, na zniszczenie barier między ludźmi i tak dalej, i tak dalej. Ten optymistyczny i radosny okres trwał od 89 roku bardzo długo, chociaż tymi filmami, między innymi, które wymieniłeś i następnymi do Samowolki, do 92 roku, jakoś miałem taki wgląd jakby w to, co my jako Polacy, czy ci reżyserzy, z którym służyłem swoim aktorstwem,
chcieli powiedzieć. Prawda? No właśnie, marcowe migdały, czy tam coś było w scenariuszu napisane na ten temat na pewno, nie? Tak, scenariusz. Nie wiem, czy pamiętasz jeszcze. Pamiętam doskonale. Ja pozdrawiam w ogóle Sławka Piwowarskiego, którego live chat, czy live show obejrzałem ostatnio dzięki uprzejmości kolegi Monińskiego. Zasadniczo, wracając jeszcze do tego momentu wytwórni, Sławek był dla mnie idolem, to znaczy oczywiście dlatego, że wziął mnie pierwszy raz do filmu i podkreślił to jeszcze pierwszy raz na ekranie. Sławek, bo tak się do Radosława Piwowarskiego wszyscy zwracają, wiesz, mówił, traktował nas niezwykle serio. A jednocześnie cały czas żartując. Ja czasami też tak się zagalopuję i żartując staram się powiedzieć coś serio. No więc ta szansa ewidentnie jemu przypada w udziale, w sensie mojego jakby pierwszej roli, rozwoju i wkręcenia się, jak to dzisiaj Młodzież mówi, do wytwórni filmów. Mhm. A później to już jakby poszło. Tak. On miał jakiegoś niebywałego nosa do Kaśki Figury, wcześniejszych pokolenia, wcześniejszych gwiazd jego, czyli Piotra Siwkiewicza, Kasi Figury i tak dalej, i tak dalej. No więc on był rozpędzony też, fantastycznie reżyserował, świetnie się zachowywał i to było fascynujące absolutnie. I do tego oczywiście temat tego filmu. Czyli nagle zaczęło do mnie docierać, że gdzieś w 68 roku, w okolicach mojego roku urodzenia, coś takiego się działo. To znaczy, że ktoś tam wypychał, albo ktoś tam wyjeżdżał, albo bo już nie mógł i tak dalej, i tak dalej. Mówię o 68 roku dla społeczności żydowskiej w Polsce. To miałeś wtedy jakieś 20 lat, więc... Nawet nie. Czyli 68, 9. Ja jestem rocznikowo 9, bo jestem z początku 9 roku. Czyli 19. Niespełna 19. Jak to się zaczęło, cała przygoda. Tak. No to powiem ci, jak na tak młodego człowieka, to szybko kariera się potoczyła, nie? No, myśmy się uczyli po prostu historii najnowszej, takich nieodległych wówczas czasów, jak 68 rok. Później był zakład, który pokazywał współczesną sytuację tam w zakładach poprawczych i tak dalej. Ale pamiętasz to zderzenie teatr i telewizor nagle, wiesz? To trochę później, tak. Wtedy już. Tak, doszło do impaktu, no bo wiadomo, że do 89 roku były dwa kanały, wcześniej czarno-białej telewizji. Zawsze podziwiam aktorów, powiem ci, że tyle tekstu są w stanie zapamiętać, ale to są lata ćwiczeń na deskach, nie? Teatrów. Różnie to bywa, muszę ci powiedzieć. A teraz jak to jest? Prompter? Telewizja oczywiście prompter, ale, ale nie, no to jest tak, że ja w tej chwili taki mam system pracy. Są ludzie, którzy po prostu się doskonali aktorzy. Tak jak mój ogromny przyjaciel Boguś Linda. On ma po prostu trudność. Nie dlatego, że ma Alzheimera, czy dlatego, że... tylko po prostu, no tak ma, no trudność. Wynika moim zdaniem to z tego, że im lepszy aktor, tym trudniej się uczy tekstu. W takim sensie, że ilość danych, które my musimy przyjąć, czasami w bardzo krótkim czasie, żeby się nauczyć roli, w sensie takim popularnym. Ale to nie jest tylko nauczyć się roli, prawda? Bo to trzeba przygotować jakby sobie scenariusz własny, wersję własną tej roli. A powiedz mi, to się właśnie czasem trzeba improwizować, w sensie masz scenariusz wytyczony, musisz się nauczyć w ząb tekstu. Czy czasami jest tak, że nie ma na to czasu, spojrzysz, aha, dobra, okej, i improwizujesz? To zależy od reżysera? Nie, improwizacja to jest odwrotnie, to jest ten etap dalej, kiedy już umiesz tekst doskonale, po prostu perfetto. I ktoś cię prosi o, że reżyser prosi o improwizację, no to, ale to jest nie da się improwizować bez... bez przygotowania. Właśnie o tym mówię, że oprócz tekstu większość tych procesów, które zachodzą powiedzmy w głowie aktora, to nie chodzi o tekst, to chodzi o to, gdzie jesteś, w jakiej sytuacji dla tego filmu czy sztuki teatralnej i to jest, to są najpoważniejsze jakby przepływy tych terabajtów, które trzeba pojąć. Wtedy jest szansa. Są aktorzy oczywiście, którzy są genialni od razu i oni intuicyjnie jakby wyczuwają, gdzie są i kogo grają.
Ja jestem taki, że muszę sobie wielokrotnie przeczytać tekst. Ja nawet sobie pewne rzeczy, jak podejmuję decyzje w życiu, muszę powiedzieć. Czasami sobie dobieram sparing partnerów albo sparing partnerki i podczas miłego wieczoru przy dobrym joycie z medycznej marihuany obnażam się w pewien sposób, mówiąc pewne warianty planów na przyszłość, które sobie snuję, po to, żeby mieć to odbicie aktorskie, żeby mieć to w realu. No stosuję takie techniki aktorskie po prostu, żeby... Bo sprawdziłeś się też w roli reżysera, ale też pamiętam, jak przyszedłeś do mnie ostatnio, mówiłeś, że pracujesz nad jakimś filmem, chodzi o scenariusz. Czy też piszesz scenariusze na przykład? Ja coś tam piszę. W takiej formie, jak przed chwilą powiedziałeś, że sobie siadasz, coś, nie wiem, masz jakąś wenę i wtedy napiszesz dobry scenariusz. Czy raczej ta druga strona typowo aktorska, dostajesz rolę, odgrywasz i już ci mówię, idziesz tak, dalej. Że przypadkiem zupełnym ja po prostu odszedłem od myśli o reżyserii, od myśli o czymś tak i formalnie rzecz biorąc jestem aktorem wykształconym i jestem wykształconym w wyższej szkole, tam w podyplomowej szkole mistrzowskiej Andrzeja Wajdy, producentem kreatywnym. I to jest mój background, oprócz oczywiście umiejętności pozostałych innych i tam licencji i tak dalej. I to jest, ja na tym zarabiam pieniądze. Także czasami zdarza mi się napisać jakiś scenariusz. Ostatnio napisałem scenariusz o pandemii. Praktycznie jest to sztuka teatralna w rozwinięciu do scenariusza filmowego. Ale ponieważ do tej pory nic nie publikowałem. O pandemii i o pani Demi. O pani Demi i o panu Demi. Demiurgu, jednym i drugim. W każdym razie, więc popełniam różne teksty, bardzo ich jest wiele, no ale to jest tak, że ja już nie starcza mi sił takich autopromocyjnych, powiedziałbym, żeby to odkryć publiczności, żeby więc scenariusz, o którym mówisz, o którym zagadnąłeś, bo spotkaliśmy się niedawno w zupełnie innej sprawie, jest nie mój, ja go skrypt doktoruję, czyli po prostu adjustuję ten tekst praktycznie w takim kontekście historycznym po prostu zdarzeń sprzed 30 lat. Bardzo generalnie też o tym jest trochę ta piosenka, ja nie bardzo lubię wracać aż tak daleko w przeszłość, bo jest bardzo daleko. Czasami boleśnie w różnych punktach, raczej staram się myśleć do przodu. Dlatego lubię budować jakby sytuacje futurystyczne. No i co myślisz o tym basie? Zagra? Ja uważam, że musisz grać na basie jak tylko da się, więc wiesz. Słuchajcie, zdradzimy tajemnicę wielką? Zdradzimy, nie? Naszym widzom. Szykujemy tutaj wielki projekt z Robertem Gonerą, z Jackiem Telusem, z Waldemarem Ace Mleczko. No ja oczywiście w roli perkusisty. Bardzo dobrego perkusisty. Chcemy, dziękuję bardzo, jest mi bardzo miło. Chcemy zagrać po prostu jakieś fajne kawałki na luzaku. Tak, spotkać się, zrobić jakiś materiał. Pan i pani Demia nam to troszeczkę przerwała. Masz to pod palcem? No właśnie, słuchajcie, nie mam tego pod palcem, nie przygotowałem tego, moja bardzo wielka wina, ale jest to na YouTubie, więc można sobie... Jest czy nie ma? Mojego nie ma. Nie ma jeszcze. Nie. Czyli będzie premiera. Słuchajcie. Klip wykonać. Słuchajcie, jest Poerox. Poerox. Robert wam coś powie na ten temat. Poerox to była, dajcie wiarę, w 79 roku, dobrze myślę? Sformowała. Nie wiem, bo ja się wtedy rodziłem. Ekipa, pierwsza kapela punkowa w ogóle, skład punkowy we Wrocławiu, który przeszedł po prostu najróżniejsze fronty różnych wpływów, ale... jak to mówią, edelpunk, czyli prawdziwy punk, szlachetny punk, zawsze w modzie. No i w tej sprawie zdaje się, że panowie z Poerox, czyli AC, Telus,
Wyszli do różnych muzyków, wokalistów, ze zdziwieniem też przyjąłem fakt, że trafili do mnie, żeby coś stworzyć. I ten projekt jest w trakcie realizacji. Tak, i to jest projekt, który, Ja zaśpiewałem jeden utwór, który się nazywa Dług i Nóż. Można powiedzieć Długi Nóż. Który jest realizowany po prostu z wieloma zaproszonymi gośćmi, między innymi właśnie z Robertem. Tak jak powiedział przed chwilą, Dług i Nóż, czyli Długi Nóż, to utwór, który będzie wykonywany. Jest już wszystko nagrane, więc kwestia tylko premiery. Ale będzie prapremiera, więc coś się wymyśli. Tak. Nie? Zagramy, zaśpiewamy. Zapewne w audycji, także śledźcie nasz kanał, obserwujcie, subskrybujcie i na pewno się dowiecie coś więcej na ten temat. A wracając, Robercie, do lat 90., bo tam żeśmy się zatrzymali na 89. roku. Co było dalej w ogóle, wiesz, jeśli chodzi o muzykę, o aktorstwo? Zdecydowałeś się, że idziesz już, brniesz w kierunku aktorskim, ale tutaj inspiracje jakieś zostały, nie? Cały czas w głowie. Tak. Chciałeś może jakiś zespół swój założyć? Nie, w tym okresie po 89 roku raczej miano mnie za barda takiego, co mnie strasznie wkurzało. Marek Materna, któremu poświęcę jeszcze jedną piosenkę, powiedział, nie, no mówi, nie znoszę tych facetów gadających na gitarach. Chodziło mi o tych wszystkich bardów. Ja jakoś tego unikałem i byłem takim bardem, tam tu przygrał, tam w galerii, coś tam takich artystów, coś tam takie te swoje piosenki, dość koślawe, powiedziałbym. Ale właśnie Dada Senka na przykład okazała się takim środowiskowym hitem. Ludzie lubili tę piosenkę. To wszystko było bardzo, bardzo dawno. Więc ja muszę zbierać siły, żeby powiedzieć coś sensownego na tamtym. No właśnie, bo ty przecież zagrałeś jeszcze w teledysku. Może dychami się poruszajmy, dziesiątkami. Bo dobra, zagrałeś w teledysku Mysłowic chyba, tak? Dobrze mówię? Ale to później. To później. To było później. Ale czyli... tak, to są 90 lata. 90 lata, to przejdźmy tak, może to na 90. Tak, w ogóle takiego, powiedziałbym drugi wysyp po latach, latach 80. Kampel, które wszyscy znamy i pamiętamy, mówię o pewnym pokoleniu, jest tego mnóstwo. Ponieważ w 80-tych latach rock and roll we wszystkich odmianach i muzyka, bo ja akurat słuchałem psychodelii na przykład, będąc już tu we Wrocławiu, którą poznałem z kolei przez Agatkę Saraczyńską, przez spotkania z zacnymi ludźmi, którzy dla mnie byli o taką... inspiracją może, tak? No, piękną inteligencją po prostu w moim wieku, czy ciut starszy, ciut starsi. W 90-tych to ten nurt cały był w rękach ludzi już wolnych, mówiąc, znaczy ja mówię o samopoczuciu, prawda, bo kto tam się nie czuł wolny, to się nie czuł wolny. Ale była jakaś erupcja różnych kapel, między innymi Mysłowic. Zgłosiło się do mnie, żebym okrasił swoją facjatą ich klip. Ja, ponieważ jestem aktorem, więc w gruncie rzeczy ja mam taki niewyregulowany wizerunek. To znaczy, lubię wyglądać tak, jak chcę wyglądać, ale rzadko jest możliwość, bo czasami się myśli o... No ale jeszcze i wtedy również tam narzucony był scenariusz, że ja tak w garniturku coś tam rzucam to wszystko i tak dalej, i tak dalej. Ty nie... kleszowiec w garniturku? No kleszowcy też byli blisko garniturka, bo mieli ładne koszule zapięte na ostatni guzik i też byli tacy wiotcy i liryczni. No i zagrałem w tym. Okazało się to wielkim sukcesem. Znaczy, to już była rozpędzona machina, ja tylko odnotowałem to, że nagle ten utwór stał się hitem. Pamiętam, jak oczywiście, jak wysłuchałem już pierwszy raz w radio tego kawałka, tak, że chyba, czy przed, już nie pamiętam, w każdym razie to chyba było przed premierą klipu, i mówię, wow, to, jakby mój węch wybrał ten utwór akurat. Byłem bardzo twój zdziwiony. Target. Tak, byłem bardzo zdziwiony, że akurat do tego utworu mnie wzięto do tego klipu.
Muzyka jest bardzo ważna w ogóle, bo ja w 80-tych słuchałem Radio Amator, Trójki i tak dalej, jestem trójkowiczem całe życie. Chociaż teraz jakby no też ten, za przeproszeniem, pluralizm, ta rozległa oferta płynąca z rzeczywistości. Zalewa po prostu polski rynek muzyczny. No trudno, no ale jest ten rynek, tak? Jest ten rynek, jest rynek aktorski, jest taki, siaki. Coś tam się wybija, coś się nie wybija. Mhm. Ja generalnie dziękuję losowi. No i w latach 90. na serio pochłonęło mnie aktorstwo. I to było wielkie zaskoczenie dla mnie, bo ja byłem przekonany, że sobie cupnę na 4 lata, bo marzyła mi się kariera reżysera. Ale też nie byłem tak do końca zdecydowany, ponieważ w rodzinie nie było żadnych przykładów tego rodzaju wysokiej artystyki. Raczej wszyscy byli ludźmi konkretnymi o konkretnych zawodach. Mama nauczycielka, tato tam coś tam, bracia poszli w innych kierunkach. Więc ja sam wąchałem, to były praktycznie studia, które trwają do dzisiaj na różnych poziomach. Na poziomie intelektualnym, na poziomie jakimś tam lektur, na poziomie muzyki również, w rozległej jakby... z tęczy, bo ja potrafię w takim mundurku pójść do filharmonii, tak? Słuchaj, no masz NFM swój styl. I po prostu... Różnie to bywa z tym stylem. Wiesz. Ja nie mam swojego stylu. Wiesz, aktor ma coś takiego, taki przychodzi moment. A mi się wydawało, że masz. No to dziękuję. Ostatnio przyszedłeś w skórze, anarchia. zostawiłeś tutaj odcisk w ogóle na fotelu. Nie wiem, czy jeszcze został. Chyba farba już zeszła. Anarchia... Takie A. I powiedziałeś, ja jestem kleszowiec i ja tu przyszedłem nagrywać. Tak, jest coś takiego, że ten sound, wiesz, opowieści, w szczególności teraz, kiedy rozumiem większość tekstów, których wtedy nie rozumiałem, przyznaję się, jest takim powrotem lat 80. też na arenę, ponieważ myśmy wtedy krzyczeli w podobnych sprawach. To znaczy, że jakieś tam koncerny, czy jakieś tam potężne organizacje typu państwa nie mogą anektować naszej prywatności. Ja nie mogę powiedzieć razem z dziewczynami wypierdalać, ponieważ o co innego im chodzi, a o co innego nam chodziło i chodzi. Ale tak jak powiedziałem w takim moim tam wynurzeniu na fejsie, że dziewczyny w moim kodeksie trzeba po prostu chronić. Trzeba je chronić, trzeba im umożliwiać to życie stadne, prawda, te dzieci i tak dalej, i tak dalej. Inna sprawa, że Petr Zelenka jako stary punk, również jak się zgadaliśmy u niego w Pradze, w miejscu, gdzie też jakiś garażowy zespół tworzył, mówi, że punk jakby nie ma szans, żeby punk w takim ujęciu drobnomieszczańskim, z całym szacunkiem, był ojcem i głową rodziny. Ale to jest takie... Ja myślę, że dzisiaj... ta filozofia przetrwania w gruncie rzeczy, jaką jest punk, tak? Bez pieniędzy na minimalu, teraz to się nazywa tam low, slow life i tak dalej, no to wszystko, ja prowadzę swoje życie w ten sposób. No i te 90 lata przyniosły mi w gruncie rzeczy ogromną frajdę grania w rozmaitych filmach, bo to począwszy od jakby, no powiedzmy, że Zakład w 90 roku wyszedł, później była 2 lata, później była Samowolka, parę lat później były Gry uliczne, poszedłeś po prostu po bandzie do przodu. Do 99 roku rozwijałem skrzydełka i miałem tego świadomość, tak? To może zatrzymajmy się na latach 90. Zagraj jakąś piosenkę. Bo już się nie mogę doczekać. Ja rzępolę i strasznie słabo śpiewam. Bardzo fajnie zaczęłaś audycję, więc dziękuję, uważam, że... nie pocieszaj. Chciałeś zadedykować jakiś utwór. Czyli jesteśmy już jakby skracając na końcu lat 90. Tak. Bo ja muszę wybrać coś, co by zabrzmiało. Wybierz coś, co zabrzmi. Ja w międzyczasie tutaj coś fajnego opowiem jeszcze widzom. Także zapraszam cię na naszą scenę. Dobrze, jak zagrasz, wymyślę, to przyjdziesz i będziemy kontynuować naszą rozmowę, ponieważ czas nas...
nagli. O, już minęło 34 minuty. O, to już napiliśmy tutaj. Tak? No zobacz, czary, czary, pozdrawiam Roberta. My ciebie też, Czarku. Mniamos, pozdrowienia z ACTV, Sypuła, Ahoj w Eterze. Marek Zellner, na takim koncercie jeszcze nie byłem, także widzisz. Edward Paus, witam wszystkich, pozdrowienia, dziękujemy, my również się pozdrawiamy. Dobra, to ja coś wymyślę. Okej, Joachim Hein, Robercie, pozdrawiamy serdecznie. Stanley Anderson, pozdro ze Szwicka. My również serdecznie was pozdrawiamy i cieszę się, że piszecie tutaj do nas na czacie. Oczywiście integrujcie się z nami, jak macie jakieś pytania do naszego serdecznego gościa Roberta, to jak najbardziej możecie tutaj na naszym czacie zadawać pytania. Przypominam też o naszym facebookowej grupie Live Session JM Records. Tam możecie się zapisywać, wtedy będziecie wiedzieć, kiedy są audycje i kto będzie naszym kolejnym gościem. A tymczasem oddaję tutaj już mikrofon, żeby nie przedłużać, Robertowi na scenie. Znam wszystkie twoje myśli, znam każdy twój krok. Wiem kiedy, co ty jutro myślisz, wiem to już dziś. Znam wieloznaczny podtekst twych prostych słów. Gdy zechcę, mrugnę mocniej, zwalę cię z nóg. Psychobójca, tak to ja. Fa 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 better. Run, run away, run, run, run away. Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Fa 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 fa. Trafia cię szlak, tak to ja. Myśli ci brak, tak to ja. JM Records Live Session, czwartkowa nasza audycja z zaproszonymi gośćmi. Naszym dzisiejszym gościem jest popularny i znany i lubiany aktor Robert Gonera i bardzo się cieszę, że przyjął zaproszenie, no jakby nie było. Wracam do tematu, trochę ról zagrałeś, więc wiesz. Trochę tak. Nie ma lekko. Trochę cię to zdrowia kosztowało. Z czegoś trzeba było zapłacić to mleczko. To mleczko. No właśnie. Co to za pieśń? To jest pieśń Talking Heads zespołu Davida Byrna, którym równolegle... Ja mam wiele nurtów takich muzycznych. Towarzyszy mi całe życie. Dlaczego? Dlatego, że te nurty muzyczne akurat, o których mówimy, budowały moją świadomość i inteligencję, mówiąc brzydko. I gadające głowy, które były powszechne i niestety są do dzisiaj, a już dzisiaj jeszcze bardziej są powszechne, my jesteśmy jednym z nich.
To było zjawisko, no oczywiście miano na myśli politykę, z którym się w ogóle nie wdaje, że tak powiem, w melanż czy w mezalians. A dziwię się dzisiaj wszystkim tym, którzy występują, że opierają jakby swój bunt na personalnie na jakichś politykach, którzy dla nas tamtej epoki byli wszyscy przegrani. Po prostu, w ogóle... Wiadomo. No, wiadomo, nie? Więc to jest tak, że ja nie potrzebuję państwa ani takiego, ani innego, żeby godnie żyć. No i to Talking Heads i ten Psycho Killer, który sugerował jakby ten rodzaj relacji tych gadających głów z publiką. Z kimś, z publiką. Był interesujący, był ciekawy. Przez przypadek oczywiście przyszedł mi teraz do głowy, bo ja nie muszę się przyznać wszystkim, że ja nie używałem gitar, bo nie używałem tego, tej umiejętności, powiedzmy. Przez wiele, wiele lat. Jestem zupełnie, teraz siedzę w innych klockach. Ale co, wziąłeś sobie gitarę i stwierdziłeś, no to teraz zagram sobie kawałek. Pa, 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 tak, pa, teraz pa. Mi przyszedł do głowy, bo myślę, że to jest taka kwintesencja lat 90., które oczywiście przyniosły wiele dobrego, ale też zjawisk się działo mnóstwo bardzo dziwnych. No, ja jeździłem... Nie wiem, jechałem do Berlina, ktoś się tam ostrzeliwał na tej betonówce, aż iskry szły. No było niebezpiecznie po prostu. No, mówię o tym dlatego, że ukoronowaniem tych niebezpiecznych bardzo czasów transformacji był film Dług, nie? Jakby, który zamknął dla mnie praktycznie w sensie... Wiem, sam ten film oglądałem. No też. Tak, ale nie wiesz, co mi się stało, bo ja praktycznie wtedy wyszedłem z teatru. Aha. I praktycznie też... No właśnie miałem się ciebie zapytać o to zderzenie nagle teatru z telewizorem, nie? Czyli po prostu... No bo aktorstwo telewizyjne jest... Po długu ja upadłem pierwszy raz. Te 10 lat, o które... Kinowe, nie? Kinowe. Chciałem powiedzieć, nie telewizyjne. Które było w miarę dla mnie bardzo, bardzo było korzystne i bardzo mnie budowało, ponieważ tak chciałem i tak miałem. Po długu ta winda zaczęła chodzić troszeczkę nie tak, jak ja chcę, tylko tak, jak ktoś w drugą chce. Stronę. Tak, ponieważ to było jak było, więc dostałem w ryło pierwszy raz tak po kaźni, nie? Czyli straciłem teatr jako bazę, straciłem, no ale coś tam, no zyskałem taki pion, nie? To znaczy, no może troszkę więcej niż pion, bo jednak orzełka nie dostaje się za nic, nie? Tak mi się wydaje, jeśli powstała wtedy Akademia w ogóle, Polska Akademia Filmowa. Załatwialiśmy różne, próbowaliśmy robić coś po prostu. Każdy się dokładał z myślą czy czynem do, jak to ma wyglądać po tym wszystkim, czy jaka to ma być mieszanka. I to było chaotyczne dość, ale sensowne w tym wymiarze, że praktycznie wszyscy mieli poczucie, że biorą udział w czymś niezwykle istotnym, w procesie historycznym, jakiego wcześniej nie było. Mówiąc górnolotnie. No i natomiast dla mnie osobiście jakby ja byłem rozpędzoną maszyną, jakby tam... Dużo filmów wtedy powstawało. Tak, dużo fajnych filmów powstawało. 99, nie? Przełom po prostu stulecia. Ja już jestem przy końcu, wiesz, bo ja bym chciał zamykać, żeby mamy z czasem. 90 lata. Zdążymy, jeszcze mamy. No i zaczęły się 20 jeszcze... minut. No, także nie ma co się spieszyć, damy radę. No i postanowiono mnie włożyć w takie botki, wiesz, telewizjunci. No i dałem się włożyć, no bo trzeba było nakarmić, że tak powiem, alimenty, nakarmić, czyli nakarmić dzieci i sobie coś tam zostawić. A słyszałem, że twoja córka właśnie też została reżyserką, tak? Poszła w ślady ojca i... Tak, myślę, że to jest, wiesz, coś tam działa sobie, wiele, tak? wiele zależy przez, to są jej przemyślenia, skończyła łódzką filmówkę na Wydziale Reżyserii, wcześniej robiła inne różne studia, myślę, że przygotowywała się do tego kroku, żeby zostać reżyserem, w związku z tym uważam ją za pełnoprawnego reżysera, bez względu na to, co zrobi. Jest, wydaje mi się, że jeżeli jest tym miksem cech, które ja skrzętnie obserwuję,
to czeka nas bezwzględnie coś bardzo ciekawego. No właśnie miałem się ciebie zapytać, czy planujesz coś stworzyć ze swoją córką? Jakąś rolę, jakiś scenariusz, coś w ogóle w tym kierunku? Znaczy, oczywiście. Jacku, wiesz, to jest duża publiczność tutaj między nami, więc nie wiem, czy ona by sobie życzyła takiego komentarza, ale jako ojciec mogę oczywiście powiedzieć, że trzymam kciuki za nią i podsuwam jej różne łakome kąski. Jeżeli zechce, no to ma we mnie pełne wsparcie od producenta kreatywnego w dół, czyli do, jak to się mówi, dyżurnego planu. Także mogę tam kawę robić już na planie, i co uwielbiam, bo ja uwielbiam plan filmowy po prostu, ale poważny, nie studio telewizyjne, z całym szacunkiem. Wiesz, ja nie oglądam telewizji praktycznie przez 30 lat, bo mi się to jakby nie potrzebuje. No to może kiedyś, słuchaj, zrobimy taką jakąś poważną produkcję. No pewnie. Napiszemy muzykę. No ty napiszesz świetną muzykę. Dziękuję bardzo. Ty napiszesz scenariusz, weźmiemy po prostu chłopaków i zrobimy świetny film. O czymś. No, wiesz, ja jestem profesjonalistą, ale lubię takie właśnie, wiesz, jest mało, wracając może trochę, jednym zdaniem tylko, wiesz, żeby zakończyć temat tego pokolenia, bo ja córkę traktuję jednak jako pewne pokolenie. Pierwsze pokolenie w wolnym, powiedzmy, kraju, chociaż wcześniej on też nie był tak niewolny do końca, więc to u nas to są miękkie wszystko ślady, więc ale jest coś takiego, że mało jest takich wyzwań. Ostatnie takie, Bodo Cox mi na przykład bardzo zaimponował, który postanowił zostać reżyserem i robił, tam spotkaliśmy się na planie jakiegoś małego filmu. I to jest pasja, którą dopiero jak ktoś coś zrobi, używając wszelkich sposobów, właśnie tak jak mówisz, tam kiedyś się mówiło skrzynka wódki pod pachę i robimy film, czy tam joint teraz. To jest praktycznie najważniejszy krok w życiu. I tutaj, wiesz, jakby nie ma akuszera, nie ma akuszerki, wiesz, i to mnie najbardziej interesuje. A gdybyś miał dać jakieś rady, nie wiem, młodym adeptom sztuki? Żeby napierdalali po prostu, a nie patrzeli się, co chce PiS czy PiS. Po prostu napierdalać. Czyli robili swoje. A jak? No tak, no bo ja wtedy... Dążyli, wiesz, mieli swój cel. Jako producent kreatywny, powiedzmy, mam do kogoś predylekcję na przykład, żeby go, wiesz, pociągnąć w następnym projekcie oficjalnym, czy nie. Rozumiesz, ale najpierw trzeba pokazać charakter, trzeba pokazać jakby falę nawet, powiedziałbym. Ale to jest bardzo trudne, bo takie pieniądze, ja to mówię dzieci kapitana Granta, wiesz, myśmy nie mogli marzyć o takich rzeczach. Oczywiście wchodziło się tam inaczej zapewniał tam ten system, o którym też nie można złego powiedzieć słowa, bo przecież historia polskiego filmu praktycznie powojennego działa się w systemie, prawda? Słuchaj, mamy takie czasy, że teraz każdy może zrobić sobie film praktycznie. Mając, jak tu wszedłeś, to widziałeś, gimbal, aparat, wiesz, monitor, wiem, tylko to jeszcze i kwestia bardziej, dobrego pomysłu. To jeszcze nie, to jest jeszcze bardziej uwidacznia jakby... Ale kreatywność się liczy, prawda? Ta kreatywność jest już, bo wiesz, osobowość, jak powiedział Sławoj Żyżek, wiesz, już rezerwuar fikcji się kończy. Aha. Chodzi o co? Że chodzi o to, że to jest jeszcze większe wyzwanie dla profesjonalistów. Odnaleźć się wśród widowni, która zna to wszystko i ma pod palcem. No. I dość powiedzieć, kończąc, że ja pewne rzeczy gestem po prostu też wyrzucam z siebie, tak jak gestem wyrzucam pewne gesty scenopisarskie, ale też chodzi o sposób podejmowania widza w tej naszej wyobraźni, prawda? Dzisiaj, że w gruncie rzeczy zrobienie filmu przez crowdfunding, wiesz, czy przez internet, ale no teraz akurat pracuję nad projektem, który ma być po stronie, znaczy, że można było go widzieć na komputerze, ale żebyś mógł korzystać z komponentów, ponieważ każdy praktycznie zainteresowany kinem od wczesnych lat dziecięcych ma pod palcem praktycznie każde narzędzie, tool, do montażu dźwięku, do montażu obrazu. No to o tym mówiłem. I tak dalej, i tak dalej. Więc to jest ogromne wyzwanie stworzyć w tej chwili, w sensie jakby wizualnie i technicznie, dzieło,
które zgrywa te wszystkie elementy, co jest oczywistością w kinie. Ale paradoksalnie w tej zupie jakby nadprodukcji tego wszystkiego, żeby się odnaleźć dla jakiejś szerszej widowni, żeby zarobić parę groszy, to jest jeszcze trudne. Trzeba być elastycznym. Robercie, kończąc 2000 rok. No. Coś tutaj dla ciebie przygotowałem. Och ty w życiu. Zobaczcie, co znalazłem w ogóle. Suszarkę. Suszarka piękna, co to jest? No, chciałbym ci po prostu pokazać sytuację. No i kończąc, wiesz, twoją opowieść z lat 90. No ona już jest nieczynna. Ona była, słuchaj, tutaj przymocowana do wejścia, przed wejścia do studiem, przed wejściem do studia. Spadła na ziemię, któregoś razu przyszedłem, więc ją podniosłem. Świetna kamera. Brawo. No i już można kręcić. Więc pozdrawiamy ludzi kreatywnych i zachęcamy was do... Ja bym pozdrowił wszystkich filmowców, wiesz, bo filmowcy to jest taka przepiękna społeczność, plemię. No i pozdrawiamy także naszych tutaj widzów, którzy się rozpisali. Stanley Anderson, pozdro ze Szwicka, Robert. Cześć, Cezary Szymczewski, mega pozdrawiamy. Czary napisał. Robert, pamiętasz jak zagościłeś w klipie oddziału zamkniętego Wisienki? A. Klip o hazardzie. Wielcz Laskowice, pamiętam. Rafał Galiński, witamy cię Rafale serdecznie. Rafał też prowadzi swoje audycje o dronach, także zachęcam, odwiedzajcie jego kanał, też świetnie prowadzi, ma filmy instruktażowe, więc my się tak wzajemnie odwiedzamy, ja nie mam czasu i Rafał nie ma czasu, ale może kiedyś się w końcu spotkamy i zrobimy wspólnie audycję, także Rafale, pozdrawiam cię. Wracając do naszego gościa, Robercie, słucham. A tak właśnie słuchałem, co grasz. Nie, to my się musimy umówić na nagranie. Za chwilę jesteśmy już umówieni, za chwilę. Słuchajcie, no prawda jest taka, że po śmierci Puenta. Marka Błaszczyka zaproponowano mi w Poeroxach, i co traktuję śmiertelnie poważnie, rolę basmana. Ja nie umiem śpiewać i grać na gitarze basowej jednocześnie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale bas jest piękny. To jest piękny instrument. Gabriel, basista. Robercie, serdecznie ci dziękuję w ogóle za, że przybyłeś, że jesteś, rób dalej to, co robisz. Chciałbym wam coś pokazać, ale ja pokazuję się w tych rzeczach, których sam nie robię, więc to jest zawsze taki, zawsze jest niedosyt, że się powiedziało, że nie tyle, nie tak i tak dalej. I tak ale dalej. Jeszcze będzie okazja, słuchajcie, ale... subskrybujcie kanał, możesz to powiedzieć. Subskrybujcie kanał JM Records, bo nie stracicie. Ale też chciałem powiedzieć coś niezwykle istotnego, że nastrój jakby tego miejsca i tych live chatów, i tutaj chyba specjalnie to poczułem, bo ja teraz mieszkam, że tak powiem, 3 kilometry od ostatniej wioski. Tam jest totalna cisza, ale zobaczcie, ta, no oczywiście przy pani Demi niestety to się okazuje, jak fantastyczną możliwością jest spotkania, nocne rozmowy Polaków, te audycje, pewien rodzaj takiego trybu nadzwyczajnego, mrugam tutaj, gdzie można naprawdę spalić pokaznego, bo ja nie piję, na przykład palę jointy, nie? Z medycznej marihuany. Medycznej. I naprawdę uspokajając nieco swoją reakcję, można porozmawiać o wariantach, które będą nas czekać, bo jesteśmy w roku przełomowym. Dekady też mają swoje cezury i taką niestety cezurą tej dekady minionej okazała się pani Demia. Nie wolno jej się poddawać również i w ten sposób, że nie wolno rezygnować z własnych audycji, że nie wolno rezygnować ze spotkań, jeśli ludzie są zdrowi oczywiście, przy zachowaniu wszystkich procedur. Można naprawdę, tak jak w 80-tych latach, spędzać inteligencją pracująca. Można przecież do cholery ciężkiej spotykać się w domach, przy kominkach, które już zdążyliśmy wybudować. Pan i pani Demia zmienili po prostu świat, ale
Ale my się nie zmienimy. Nie wolno nam się poddawać, trzeba iść do przodu, robić to, co kochamy. Mamy to, co... 1,5 metra, prawda? Dokładnie. Jak widać, możecie sobie zmierzyć tutaj między tymi dwoma ekranikami. Jest 1,5 metra. Ja lubię środowisko rock'n'rollowców teraz troszeczkę do Jacka, nie? Który jest znakomitym perkusistą. I co jeszcze? I sobie nagle tutaj wybudował swoje królestwo, w którym ja goszczę dzisiaj, a gości zacnie. Jestem bardzo nieśmiały, wbrew pozorom. Trudno mi jest też wchodzić na pole, którego nie znam. To był Krzysztof Pełek, Krzysiu Pełek i plejada znakomitych twórców. Więc no cóż ja mogę, no tyle ile mogę od siebie. W ogóle to mam takie, coraz częściej nabieram przekonania i tu apel do wszystkich moich rodzin, do tych wszystkich, którzy mnie mają za pisowca, peowca albo pierdolca. Że słuchajcie, przestańcie sobie robić krzywdę, bo ja już wpierdol dostałem zagranie w Telewizji Polskiej. Nie wiem dlaczego, no bo by się należało paru mistrzom, naprawdę, łącznie z moim rektorem, ponieważ on zrobił karierę też w telewizji. Więc błagam, poczucie dystansu, kojarzcie fakty i to nie jest sytuacja jak w latach 80., mimo że przez przypadek staliśmy się Białorusią na zachodzie Europy. No i tym optymistycznym akcentem Robert skończył swoją wypowiedź. To sobie wyobraźcie, nie optymistycznie. Słuchajcie, rock and roll niech będzie z nami, trzymajcie się zdrowo. Chciałem to spuentować tak, żebyście po prostu, jeszcze raz powtarzam, robili to, co kochacie, to, co lubicie najbardziej, słuchali, jak gra Robert Gonera. Gra Gonera, tak się nazywał program, z którym zarabiałem grając, właśnie będąc bardem. Tak. Gra Gonera, pamiętam. Kto to? Roman Kołakowski chyba wymyślił, w świętej pamięci. Albo Michoń, taki fotografik. Nie, myśmy to, chyba on wymyślił tą widokówkę. Gra Gonera w każdym razie. Niech zostanie Gra Gonera. Co nam zagrasz na koniec w naszym programie? A jak długo chcecie przy tym ognisku, które rozpaliliśmy? Słuchaj, no... 2-3 utwory? 2-3-4 utwory. Po jednym zadecydujemy, co dalej, okej? Okay? Możesz ja nawet coś tam miłego... Stamtąd, to tak, słychać? Jak najbardziej możesz coś miłego powiedzieć do ludzi. Także jeszcze raz ci dziękuję. Dzięki, Jacek. Jona. O, czekaj, bo nie siadło. Jeszcze raz. Musi strzelić. O, ale jeszcze się nie żegnamy. Słuchajcie, ja niestety nie śmiem nigdy śpiewać utworów moich idoli. I w ogóle rzadko się zabrałem. Ale jest jeden bluesman. Pozdrawiam bluesmana oczywiście z Kormoranów, który nam jakby łypał oczkiem na to, to piękny człowiek z Brochowa, nasz tutaj. Jest tego tyle cudownych zjawisk muzycznych, ale za każdym razem, kiedy myślę sobie o tym wszystkim, jakie jest zadanie, za przeproszeniem, artystów, od których mnie wyzwał tutaj Jacuś, jak przyszedłem, to myślę, że jest przerzucanie na jakąś drugą stronę, bo to jest świat przedstawiony, a tam jest widownia, jakieś treści, jakieś myśli. I zawsze wydaje mi się, jak tak śpiewam tę pieśń, którą za chwilę wykonam, J.J. Cale'a, który nigdy się nie ruszył z Alabamy, a wszyscy wielcy śpiewali jego utwory, to myślę sobie, że moim podstawowym, skromnym zadaniem jako salezjanina wierzącego, bez tych wszystkich wieprzków, którzy mi są niepotrzebni, myślę sobie, że moim zadaniem jest tylko przerzucenie jakiegoś tam fragmentu czegoś dobrego na drugą stronę. Dlatego starożytna pieśń przemytnicza J.J. Cale'a. No to zapraszamy cię, Robercie, na naszą scenę. Raz jeszcze ci dziękuję. Dziękuję. JM Records Live Session. Czwartek. Obserwujcie, subskrybujcie nasz kanał. Mnie było bardzo miło, że byliście z nami. No i co? No nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić was na kolejny live session z gwiazdami. Za tydzień, słuchajcie, szczytny cel. Za tydzień będziemy mieli tutaj charytatywną audycję dla Piotrka Olszewskiego, który jest moim serdecznym przyjacielem, jeździ na wózku inwalidzkim. Niestety, no tak się życie potoczyło kilka lat temu, że wylądował na wózku.
miał wypadek i no będziemy, chcieliśmy go po prostu troszeczkę wesprzeć finansowo, więc bądźcie koniecznie z nami, za tydzień będzie audycja o breakoutach, o Tadeuszu Nalepie, będą też zaproszeni goście, między innymi Jacek Krzakleski, gitarzysta Perfektu, który tutaj gościnnie z nami zagra, Piotruś będzie śpiewał, ja też może zagram ze dwa utwory z chłopakami gościnnie. Także do zobaczenia i usłyszenia. Bądźcie z nami, trzymajcie się i dzięki. I bądźcie zdrowi. Uważajcie na siebie. Just belong. San Diego. Tijuana. Land of broken dreams. Señorita. Spanish dark eyes, everyone sees. They say, hey gringo, can you take it across the border? We are worth by just a quarter. Back streets to the alleys, holy young man, stand up proud. Bay capitalist to the kingdom. Tijuana. Did you hear before the sign? They say, hey gringo, can you take it across the border? We are work by just a quarter. Overlook you. Kayla. No i cóż jeszcze począć? Przychodzą mi do głowy takie dla tych wszystkich dziewcząt, które kochamy. Można by było zagrać takie utwory. To all the girls I love. Żarcik, ale taki. Rano taki utwór, ponieważ ja przez te 30 lat musiałem przejechać jakieś 3 miliony kilometrów. I stary Lone Star przedstawia jasno sytuację aktora, który zawsze zmierza gdzieś, byle nie do doktora. Dla wszystkich dziewcząt, które zostały w domach, kiedy my pojechaliśmy zarabiać na pampersy. Budzę się, ty jeszcze śpisz, wstaję i robię sam śniadanie. Spoglądam jeszcze na twój sen. Wychodzę cicho i zamykam drzwi. Przejadę chyba 200 mil, zanim ty o 7 wstaniesz. I znajdziesz moją kartkę i słowa. Będę w domu za 2 dni.
kółkiem siadam, włączam gaz, 20 ton wytaczam znów na szosę. Przede mną jazdy cały dzień, a tobie coś miłego niech się śni. W tym małym radiu szukam fal, spikera z dobrze znanym głosem. Stary Willie Nelson swą piosenkę śpiewa mi. Parę słów, parę nut, a całe serce chłonie. Takie proste rymy, aż wokół staje łza. Ten stary Willie znów śpiewa właśnie o mnie. I tylko nie wiem skąd mój los tak dobrze znam. Na lunch jadałem własny pot, spaliny popijałem Coca-Colą. Przewiozłem chyba milion ton na szosę, lepiej znam niż własny dom. I nie wiem, czy wytrzymałbym te wszystkie kraksy i patrole. Bez radia i bez słów, co o nas dwojgu są. Parę słów, parę nut, całe serce płonie. Takie proste rymy, aż wokół staje łza. Ten stary Willie znów śpiewa właśnie o mnie. I tylko nie wiem skąd mój los tak dobrze zna. Jestem wieśniakiem, po prostu countrymanem. I tak to leci. 30 lat ten kabarecik. Więc cóż jeszcze? Może taki jeden utwór. Ile to mam trwać? Czy nie ma? Jest skręciowa, dobra. Się dorwę, to już 10 lat będę miał spokój. Otóż dziewczęta, nikt nie jest święty, nikt nie jest pierdolnięty. I taki utwór czarnoskórej dziewczyny chciałem wam zadedykować, a wybierzcie sobie, do której trafi. It's all that you can say. Years go by and still the words don't come easily. Like sorry forgive me. It's all that you can say. Years go by and still words don't come easily. Like forgive me, but you can say baby. Baby, if I told you tonight. Baby, if I all told you the right words. Oh, at the right time.
I love you. It's all that you can say. Years go by and still words don't come easily. Like sorry, like I love you. But you can say baby, baby, if I hold you tonight. Baby, if I told you the right words at the right time, you're mine. No i tego, a później teraz mogę odłożyć już wyższej instancji. Proszę Państwa, przeprośmy się ładnie nawzajem. Wszyscy Polacy. I taki utwór sprzed lat dedykowany Markowi Maternie, takiemu kompozytorowi, który okraszał muzyką, kompozycjami swoimi. O, przepiękne, mądre teksty Janka Kaczmarka. Ale to jest utwór mojej, że tak powiem, mojego autoramentu. Inspirowana sytuacja była takim klosardem, który chodził w Nicholsonówce po mieście Wrocław i bardzo ciekawie opowiadał o filozofii, o biologii, geografii i służbach specjalnych. Dlatego w oryginale jest Janusz, bo tak miał na imię, ale tak naprawdę od czasu tragicznej śmierci Marka Materny jest to utwór jemu dedykowany, dlatego użyję jego imienia. A jest to utwór poniekąd bluźnierczy. Nie będę miał przed tobą nieznajomych żebraków żadnych, co proszą o ciut lepszy los, i żadnych kpów, co myślą, że są najmądrzejsi, i Marka, co chodzi po mieście. Że każesz, wiem, tych, co nie idą prosto, ukarałbyś mnie, gdybym cię ciut obrazić śmiał. Więc nie mam nic przed tobą, nie mam nieznajomych. Pana Marka znasz, on chodzi po mieście. Widziałem cię, jak stałeś niby nieznajomy. Patrzyłeś tam, gdzie... Patrzyłeś tam, gdzie twój błękitny, jasny dom. A z twoich rąk osuwał się powoli ten Marek, co chodził po mieście. Nie będziesz miał przede mną nieznajomych, ni ich, ni mnie. Na pewno nie będziesz miał. Janusz, cóż, przestał po mieście chodzić. To był brat. Teraz
Sozy. Dedykuję ten utwór Romkowi Kołakowskiemu, któremu się wydawało, że jest on to dobry utwór. A dobre utwory to tworzył właśnie Roman Kołakowski, prawdziwy bard, i o nim też nie zapomnijmy nigdy, jako niepodległości. Dziękuję bardzo, dobrej nocy.